Skomentuj czas swojego ulubionego memma. Losowy komentarz z YouTube'a. Nie dawaj psu już żadnych smaczków, dziś dostał i tak za dużo. Pies. Oddam małego jelonka. Czasem możesz czekać, ale to dlatego, że zna dwa języki. Nauczyłem psa czytać. Wkładanie czapki do rękawa kurtki mamy w genach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest gotowy na spacer. Moja mama zrobiła psu ubranko, żeby nie marzł na spacerach, ale finalnie wygląda, jakby zwiał z psychiatryka. Wygląda na to, że Azor znalazł sobie nową rodzinę. Krótkie łapki nie pozwalają jej dosięgnąć do jedzenia, ale to jej nie powstrzymuje. Kupiłem psa obronnego. Efekt odwrotny do zamierzonego. Sąsiedzi bali się mojego psa, więc zafundowałem mu peruczkę. Właściciele kotów siedzą spokojnie w domu. Właściciele psów, będziesz srał czy nie? Staram się. Kiedy babcia marudzi, że nigdy jej nie odwiedzasz, a jak ją odwiedzasz, to włącza Rancho i każe oglądać i patrzeć, jak ona się z tego śmieje. Jak śpię, wiedząc, że jestem pokoleniem Z, a nie zrobiłem jeszcze ani jednego TikToka. Kiedy pokłóciliście się w samochodzie i nie masz ochoty na niego patrzeć. Jak ja to staremu wyjaśnię? Gryzie? Nie, ale rzuca pustakami. Kiedy wyprostujesz włosy, a na dworze jest super wilgotno. Ktoś puka do drzwi, pies. Ja stojący w korku, pies w aucie obok. Jak skłonić gracza do wyjścia z psem? Odkryto czarną dziurę absorbującą jedzenie spadające na podłogę. Podwójne standardy. Psychoterapia jest wtedy, gdy płacisz 200 zł, żeby nikt w odpowiedzi nie mógł ci powiedzieć, a u mnie. Owczarek kielecki. Kiedy utknąłeś w korku, ale w aucie obok jest piesek. Zobaczył, że karmimy kaczki i postanowił udawać jedną z nich. Kiedy miałeś zły dzień i ktoś powiedział ci coś miłego. Tak mój tata i pies ustawili się do urodzinowego zdjęcia. Nawet nie pytaj, tylko nalej kawy. Kiedy jako jedyny w barze jesteś trzeźwy i musisz zajmować się nawalonymi kumplami. 6 rano zimowy poranek, psiarze, kociarze. Kiedy chcesz coś ugotować dla ukochanego, ale wywaliło internet i nie masz pojęcia, jak ugotować wodę na makaron. Kiedy twój kumpel powie publicznie coś śmiesznego i próbujesz się nie zaśmiać. Kiedy jedziesz autobusem, bez biletu i każdy, kto wchodzi, wygląda dla ciebie na kanara. Kiedy przychodzę do znajomych i jest tam więcej ludzi niż się spodziewałem. Te maleńka, zapiesełowałem się w tobie, nie odpiesełuj tego. Patrz Burek, sąsiedzi mają nowego psa. Nie mogę uwierzyć, że już czas na drugie śniadanie. Pamiętasz? Śniadanie, które je się krótko po pierwszym śniadaniu. Pamiętasz?
A próbował pan odłaskawić i ułaskawić ponownie? Mama zostawiająca małą mnie z babcią, tylko żadnych słodyczy. Babcia dobrze, też babcia. Jeśli coś ci spadnie, ja posprzątam, jestem tu, by pomagać. Pozwól mi sobie pomóc. Ej Mati, jak ja tu się znalazłem? Pomożesz mi? Kiedy lubisz deszcz? Halo, jak tam auto? Skrzynia biegów. A ile to będzie kosztować mniej więcej? A teraz możecie mnie wszyscy. Kiedy założę nową bieliznę i czekam, aż powie mi, jak seksownie wyglądam. Kiedy zakazujesz psu wchodzenia na kanapę, a on sprawdza granice. LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder. Kiedy sprzątasz gówno po swoim psie i on to docenia. Ludzie mówiący bynajmniej, zamiast przynajmniej. Nagła fala smutku, ja. Kiedy przed wejściem na kolejkę górską, kasjer sprawdza, czy masz te wymagane 160 cm wzrostu. Dzień dobry. Przyszedłem tu na rozmowę o pracę. Dobrze. Ma pan jakieś doświadczenie? Tak, to moja 20. rozmowa. Życie z psem w 90% polega na śledzeniu siebie nawzajem i sprawdzaniu, kto co przeżuwa. Ktoś kupuje rolmopsy, mój mózg. Ja jedzący ten sam obiad drugi dzień z rzędu, mój pies jedzący ten sam obiad 8. rok z rzędu. Kiedy siłujesz się z młodszym bratem i przesadzisz, a on zaczyna płakać i wołać mamę. Dzień dobry, że tak pozwolę sobie skłamać. Kiedy zobaczysz, jak firmowy kapuś rozmawia z przełożonym. Spokojnie, trzymam skubysyna. Kiedy w sumie gdzieś byś wyszedł, ale ci się nie chce. Mamo, muszę ci coś powiedzieć, ale obiecaj, że nie będziesz zła. Kiedy waga pokazuje, że za dużo ważysz, kurde. Zepsute. Napisz puszek w komentarzu, jak oglądnąłeś do końca.